Naszym gościem jest pan wójt Witold Morawiec. Ostatnio sporo w Oleśnie się dzieje. Proszę właśnie powiedzieć, jakie interesujące wydarzenia miały miejsce. Fakt. Od uruchomienia biblioteki w ubiegłym roku, w maju, muszę powiedzieć, że tutaj faktycznie, tu, jeżeli chodzi właśnie o takie wydarzenia różnego rodzaju kulturalne, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Uruchomiliśmy w tej bibliotece również kino i w ramach takiego projektu Kino za rogiem cieszy się bardzo dużą popularnością. Muszę tutaj powiedzieć, że w ramach ostatniego Tarnowskiej Nagrody Filmowej nawet tutaj dyrektorka biblioteki była, wręczała nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie Kino za Rogiem dla najlepszego filmu dla dzieci. Że jest to trafiona inwestycja, świadczy o tym fakt, że od lipca do grudnia było ponad 2000 ludzi kupiło bilety tutaj w tym naszym kinie. Także jest to, uważam, no bardzo, bardzo fajna sprawa i wokół zarówno kina i całej biblioteki praktycznie tutaj dzieje się faktycznie bardzo dużo. Muszę też dodać, że zostaliśmy uhonorowani jako jedno z tych najlepszych przedsięwzięć Małopolski, tutaj ten nasz obiekt, który został oddany w ubiegłym roku do użytku, bo tutaj jest taka no, naprawdę pełnowymiarowa, spełniająca już te wszystkie wymogi, nowoczesna biblioteka, plus do tego mamy tutaj, jak już wspomniałem wcześniej, kino, kręgielnie, sale fitness. Także tu no, na brak imprez nie możemy narzekać. Tutaj odbywały się już i wystawy malarskie. A ostatnio padła tutaj taka propozycja, żeby zorganizować taki cykl imprez dobroczynnych na rzecz uczennicy gimnazjum Wiktorii Kozyra, która teraz była na takiej operacji na zabiegach w celu tutaj pomocy mamie jej i pokrycia tam części kosztów. I w ramach tutaj tych takich działań dobroczynnych już odbył się mecz oldboyów gminy Olesno z księżmi, mających na celu właśnie zebranie środków właśnie na operację dla tej dziewczynki. W niedzielę 22 maja również planujemy tu zorganizować wspólnie z parafią taki piknik, też charytatywny. Wiele takich imprez, loteria fantowa. Także tu gorąco zapraszamy do Olesna. Więc to jest to, co jest związane z tymi działaniami charytatywnymi. Natomiast oprócz tego teraz jesteśmy w trakcie jeszcze obchodzenia tych tygodnia bibliotekarza. Odbywało się i konkurs recytatorski już 22. Już taki któryś tam z rzędu, taka akcja, czy dorośli czytają dzieciom. W najbliższy czwartek jest organizowany turniej w grach komputerowych, tutaj właśnie w naszej bibliotece. I jeszcze jest planowany małopolski turniej kręglarski, organizowany wspólnie z Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy dla tego typu właśnie stowarzyszeń i Środowiskowych Domów Samopomocy z Małopolski. To będzie na początku czerwca. Czyli to miejsce to biblioteka? Kręgielnia i kino to jest takie. No w tej chwili to się zrobi. Tak, jeżeli chodzi właśnie o tą bibliotekę, to ona tutaj można powiedzieć, że zaspokaja nam tutaj różnego rodzaju potrzeby kulturalne, jeżeli chodzi o Olesno. Oczywiście jest jeszcze Zalipie i tutaj już też tradycyjnie w niedzielę 29 maja odbędzie się podsumowanie konkursu malowanej chaty. Jest to połączone w tym roku ze świętem truskawki, które też już tam od kilkunastu lat odbywa się na terenie Powiśla Dąbrowskiego. W tym roku my jesteśmy gospodarzem
i będzie łącznie właśnie podsumowanie konkursu Malowana Chata i Święto Truskawki w niedzielę 29 maja, na który to też bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Wracając jeszcze do kina, czy zdarza się, że tutaj też z innych miejscowości powiatu czy z Tarnowa przyjeżdżają z kinem? Z tego, co się orientuję, to tak. To tutaj sporo właśnie przyjeżdża spoza naszej gminy. Tu jest najciekawsze w całym tym projekcie jest to, że można sobie, panie, które obsługują to kino, dają do wypełnienia ankiety, jakie filmy by sobie życzyli kinomani. I często właśnie tutaj można powiedzieć, że tutaj odbywają się filmy na życzenie. Sprowadzają specjalnie. Tak. My mamy dostęp jak gdyby do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i praktycznie rzecz biorąc, to jest prawie, że niewyczerpany powiedzmy katalog możliwości, jeżeli chodzi o sprowadzanie filmów. Jeżeli chodzi o premiery, to po 4 miesiącach od premiery filmu możemy powiedzmy tutaj taki film ściągnąć. No na pewno tutaj jesteśmy tym atutem, oprócz tego, że jest wpływ, że tak powiem, widowni na to, co się będzie projektowało. Są również takie różne seanse z różnymi tam niespodziankami, typu powiedzmy tam jakaś szarlotka, czy oglądanie z kawą, czy tam przy kawie, a przede wszystkim cena, ponieważ tutaj ceny biletów mamy w granicach 5 zł. Czy jest bardzo przystępna cena i to dlatego też to cieszy się naprawdę takim dużym zainteresowaniem. W czwartek, czyli tutaj wczoraj, był nawet też taki maraton filmowy, był też taki 2 seanse filmowe, na które tutaj też tam, bo od czasu do czasu są robione właśnie tego typu powiedzmy akcje, jakiś taki maraton filmowy, 2-3 filmy wieczorem. Była też taka akcja w ramach tutaj też tego kina za rogiem Oscary, Lwy i Cezary, więc tutaj też oglądaliśmy przez cały weekend, było kilka filmów właśnie tutaj tych nagrodzonych właśnie tymi najważniejszymi filmowymi nagrodami. Na bieżąco, repertuar światowy na bieżąco. Tak, teraz jeszcze wszystko wskazuje na to, że będziemy tutaj też na żywo jak gdyby uczestnikami festiwalu filmowego w Gdyni. Takie są przymiarki, żeby tutaj na żywo to było tutaj transmitowane właśnie w naszym kinie. Jak często pan był w kinie? No wczoraj chociażby. Więc staram się od czasu do czasu zaglądać. Czy można powiedzieć, że mieszkańcy Olesna nie tylko dużo czytają, ale teraz mają okazję dużo oglądać filmów? No tak. W kinie. A muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobry dźwięk. Jakość obrazu, no uważam, że też tam nie można mieć tutaj żadnych zastrzeżeń. Ekran duży, naprawdę jest świetna sprawa. Jest się czym pochwalić. Uważam, że tak. Wracając do meczu Księży z Oldboyami, to wygrał i jaki był efekt właśnie? No wygrali nasi Oldboye, czy 2 bodajże, bo akurat niestety miałem tutaj sprawy rodzinne i nie byłem ani widzem, ani tym bardziej uczestnikiem tego meczu. Natomiast zostało wówczas zebranych około 4,5 tysiąca złotych podczas tego meczu. I te środki zostały przekazane właśnie tutaj tej mamie tej dziewczynki. Czy możemy jeszcze powiedzieć w kilku zdaniach o walorach turystycznych gminy Olesno i czy przed najbliższym sezonem coś tutaj będzie się działo? Walory turystyczne, no przede wszystkim Zalipie. Gdzie odnotowujemy też ten ciągły wzrost turystów. Mamy tutaj kontakt z biurem, które organizuje właśnie tutaj wycieczki i faktycznie tutaj sporo jest właśnie z Japonii. Ale nie tylko, bo też są i z Europy, z Francji bardzo dużo, też z Ameryki Południowej, także tutaj ciągle coś się dzieje. Bardzo dziękujemy za rozmowę.